Witam Państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że mogę być tutaj na tym miejscu. Naprawdę jest to dla mnie wielki zaszczyt, ale chciałbym dzisiaj właśnie powiedzieć coś bardzo ważnego, że dzisiaj na tym miejscu chcę złamać temat tabu. Coś, o czym dzisiaj się nie mówi w ogóle. Byłem na różnych uczelniach, praktycznie chyba na wszystkich uczelniach w naszym kraju. Prowadziłem prelekcje, miałem spotkania, słuchajcie, z różnymi ludźmi, ze studentami, wykładowcami i tak dalej. Jedna uczelnia szczególnie mnie urzekła, co było moim marzeniem od bardzo, bardzo dawna. Wydział Prawa i Kryminalistyki w Gdańsku. Kiedy zaproszono mnie na spotkanie, było około 400 osób. Wszyscy mieli mnóstwo pytań, chcieli zadawać pytania, ale kiedy spotkanie się skończyło, wszyscy mieli schylone głowy i płakali. I to było, słuchajcie, dla mnie znakiem, że jest nadzieja dla każdego człowieka. Bez względu na to, kim człowiek jest, jest nadzieja. Bo chcę na początku zaznaczyć, żeby każdy z nas wiedział o tym, że nikt nie rodzi się ani profesorem, tak jak tu jest pan profesor. Panie profesorze, czy pan się urodził profesorem? No właśnie. Nikt się nie rodzi, słuchajcie, biznesmenem, nikt się nie rodzi politykiem, nikt się nie rodzi alkoholikiem, bandytą, złodziejem i tak dalej, byśmy mogli wymieniać. Każdy człowiek rodzi się wolny. Żeby do czegoś dojść, musi zacząć. I czemu chcę złamać temat tabu? Czemu chcę o tym głośno powiedzieć? Wiecie, wielu ludzi się stara nakręcając filmy, różne programy i rozważać to wszystko, dlaczego tak się potoczyło wszystko w moim życiu. A ja znam prostą odpowiedź. Dlatego, że przyszło kłamstwo. Przyszedł strach i przyszedł, słuchajcie, ból i cierpienie. A ten strach i ból i cierpienie jest ktoś, kto na tym świecie serwuje ludziom. I kiedy to kłamstwo przyszło do mojego domu, do mojej rodziny, zaczęła się gehenna. Na początku, powiem, miałem wspaniałą rodzinę. Mamę, tatę. Mój ojciec był wspaniałym człowiekiem. Był dla mnie autorytetem. Zawsze chciałem być taki jak mój ojciec. On miał tyle radości w sobie. Troszczył się o mamę, o dom, o rodzinę. Słuchajcie, wspaniały człowiek, nauczył mnie tylu wspaniałych rzeczy. Nauczył mnie pływać, jeździć na rowerze, brał mnie na mecze. Ale wieczorem, kiedy mój tata przychodził, kładł nas spać, opowiadał nam ciekawe historie, całował nas na dobranoc. Moje serce biło radośnie, jak widziałem, jak obejmował moją mamę, czyli swoją żonę, jak spędzali razem czas. Jako rodzina, słuchajcie, spędzaliśmy tak dużo czasu. W moim domu było tyle miłości, że można ją było jeść łyżkami. Mogliby nakręcić film instruktażowy i puszczać, jak powinna wyglądać rodzina, małżeństwo. Ale mój tata pracował jako kelner. Był bardzo znaną osobistością we Wrocławiu. Janek Kelner. Był cinkciarzem, słuchajcie, wszyscy go znali. Jak chciałeś kupić cokolwiek, cokolwiek załatwić, do kogo szedłeś? Do Janka Kelnera. Wszystko załatwiłeś. Czyściutko. I mój tata przynosił do domu alkohol. Kiedy przynosił do domu alkohol, częstował moją mamę. Więc razem z mamą siadali i popijali sobie po kieliszeczku. Wiele razy moja mama mówiła: Janek, wypij sam. Zosiu, umocz usta. Więc moja mama posłuszna maczała usta. Aż którejś nocy słyszymy wrzask, pisk. Wstajemy, idziemy do pokoju rodziców, kogo zastajemy. Ojca, który trzyma w ręku popielniczkę i celuje prosto w mamę. Kiedy mama się uchyliła, jak popielniczka leciała,
Uderzyła w maszynę do szycia, szkło się odbiło i rozciął mi górną wargę. I pierwszy raz w życiu zobaczyłem innego ojca. Nie tego, który mówił mi o miłości, który był dla mnie autorytetem, który kochał nas, który dbał o dom i o rodzinę, ale jakbym zobaczył jakiegoś demona, który wrzeszczy, krzyczy, krew się leje, a on w ogóle nie reaguje. A ja miałem wtedy 7 lat i stałem jak ta ofiara i patrzyłem się na niego. I sobie myślałem w swoim sercu, co ja zrobiłem, że mój tata jest taki zły. I od tego dnia miłość w naszym domu zaczęła iść ku dołowi. Kłótnie, awantury. Mój ojciec wracał z pracy pijany, bił mamę, bił nas. Nie pytał się wiele razy, czy coś zrobiliśmy, czy nie. Po prostu przychodził pijany, zrywał kołdrę i nas bił. Nie mogłem tego zrozumieć jako dziecko, dlaczego tak się dzieje. Wiele razy klękał na kolana, mówi: Zosiu, dzieci, przepraszam. 2 dni minęły, robił to samo. Mój tata co niedzielę chodzi do kościoła. Jak wchodził do kościoła, wszyscy się mu kłaniali. No bo pan Janek idzie taki znany, bo razem z proboszczem grał w kasynie, bo razem z proboszczem robił to. Dlatego mój tata był bardzo znany. Ale nikt nie wiedział, co się dzieje u pana Janka w domu. Jak cierpią dzieci i żona. Kiedy miałem 9 lat, ojciec nas zostawił i zostaliśmy tylko z mamą, która już była uzależniona od alkoholu. Pojawił się ból i cierpienie, zwolnili ją z jednej pracy, z drugiej pracy, wyłączyli nam prąd, wszystko nam powłączali i zostaliśmy bez niczego. Pieniądze na wódę zawsze były, ale na jedzenie dla dzieci i na ubranie nie było. W jednej sekundzie miałeś wszystko, żyłeś szczęśliwie i radośnie w raju, a za chwilę wszystko zostało odcięte i żyłeś w piekle. I jako dziecko nie rozumiałeś, dlaczego tak się dzieje, co jest tego powodem. Moją mamę zwolnili z jednej pracy, z drugiej. W naszym domu pojawiło się pełno wujków i układali sobie życie z naszą mamą. Ale jak sobie popili, bili mamę, bili nas. Moi kochani, jako dziecko 9-10-letnie, to co ja oglądałem, to jest po prostu przerażające, kosmos to jest. Najlepsi psycholodzy na świecie nie są w stanie tego rozkminić. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że dziecko w tym wieku oglądało takie rzeczy? Jak to jest możliwe, że to dziecko później żyło i mogło jeszcze funkcjonować? Ale w jaki sposób? W ciągłym strachu, w bólu, w cierpieniu, w lęku. Wszystko się skończyło, jak mieliśmy kolegów, znajomych, wszyscy się od nas odwrócili. Rodzina się odwróciła, wszyscy się podwracali. Chodziłem do szkoły głodny, nie mieliśmy w co się ubrać. Mama nam stare rzeczy takie przeszywała, bo była kiedyś krawcową. To nosiliśmy buty po niej. W szkole się wszyscy śmieli ze mnie, jak szedłem w mamy butach. To był po prostu koszmar, to co się działo. W jednej sekundzie. I kiedy miałem 11 lat, stało się coś w moim życiu, co miało wpływ na całe moje dorosłe życie. Siedziałem z koleżanką w ławce i byłem bardzo głodny. Tak bardzo byłem głodny. Wstydziłem jej się powiedzieć, że mnie poczęstowała kanapkami, więc jej ukradłem. Kiedy ukradłem jej te kanapki, na przerwie jadłem te kanapki. Pamiętam jak dziś, jak te kanapki jadłem, jak później ze strachem z nią siedziałem razem i cały czas tylko myślałem, żeby ona się nie spostrzegła. Kiedy ona się nie spostrzegła, na drugi dzień zrobiłem to samo znów. I nawet nie wiem, kiedy stałem się złodziejem. Po prostu zacząłem zdobywać pieniądze, zacząłem zdobywać różne przedmioty i kiedy przynosiłem je do domu, moja mama nawet się nie zadawała pytania, skąd ja to mam. Cieszyła się, że było na picie i było na jedzenie. W tym wszystkim, jako dziecko 11-letnie, ja myślałem, że ja pomogę mojej mamie. Że pomogę, żeby ona nie piła, żeby się zmieniła. Myślałem, że coś się zmieni w jej życiu, ale nic się nie zmieniało. Spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy stali pod budką z piwem, potatuowani, więzienna gadka. Kiedy ja tych ludzi zobaczyłem, oni mnie od razu przyjęli, zaakceptowali. Żaden z nich mi nie powiedział, dzieciak, nie rób tego, bo jak będziesz to robił, to skończysz tak jak my, będziesz siedział w więzieniu. Nie, wręcz przeciwnie, nauczyli mnie kraść, rabować, włamywać się, nauczyli mnie samych złych rzeczy. I tak się zaczęła moja kariera. Kiedy miałem 13 lat, trafiłem do poprawczaka.
Nikt nie był w stanie zresocjalizować mnie. Nikt w stanie nie był mi pomóc. Nienawidziłem Boga, Kościoła, nienawidziłem ludzi, nienawidziłem wszystkich. Bo wiele razy, kiedy jeszcze ojciec mój chodził co niedzielę do Kościoła, kiedy, słuchajcie, klękałem, kiedy wołałem, Boże, pomóż, żeby mój tata się zmienił, Boga nie było. Więc zamknąłem się na Boga, na ludzi, na wszystko. Wiedziałem, że ludzie są źli, że ludzie tylko patrzą, żeby wykorzystać, skrzywdzić człowieka. I tak się zamknąłem w sobie, że nic dookoła mnie w ogóle nie interesowało. Nie poddawałem się żadnej resocjalizacji, nikomu. Nikt nie był w stanie zmienić mojego serca. Miałem 13 lat, jak trafiłem do poprawczaka. 14 lat, jak pierwszy raz do mnie strzelali i miałem przystawiony pistolet do głowy. Nie zmieniło to mojego życia. Żadna kara, żaden terapeuta, żaden psycholog, nikt nie był w stanie zmienić mojego życia. Skończyło się tak, że zacząłem od kanapek, a skończyłem na handlu narkotykami, bronią, na strzelaniu do ludzi. Byłem strasznym człowiekiem. Byłem jednym z najgorszych przestępców, najbardziej poszukiwany w naszym kraju. I nikt nie był w stanie zmienić mojego życia. Śmierć mojego ojca, który zapił się, nie zmieniła mojego życia. Moją mamę zamordowali na Melinie. Nie zmieniła to mojego życia. Mój brat zapił się na śmierć. Mojego brata najmłodszego nie znam, bo zabrali nas do domu dziecka, jak uciekłem, a on został. Do dzisiaj go nie znam. A ja spędziłem ponad 20 lat w więzieniu. Nie zmieniło to mojego życia. Żadna kula, która przeszywała moje ciało, nie zmieniła mojego życia. Żaden terapeuta, nikt nie był w stanie mi pomóc. I kiedy siedziałem w więzieniu, ostatni wyrok, dostałem 25 lat i 6 miesięcy i to już się skończyło. Moje życie uległo po prostu już zagładzie. To już był koniec. Siedziałem na N-kach dla niebezpiecznych przestępców. I miałem wiele prób samobójczych. Nie mogłem odejść z tego świata. I któregoś razu w mojej głowie zrodziła się myśl, że wyjdę na spacer i zabiję strażnika albo człowieka, który ze mną wychodził. Wychodził ze mną zawsze człowiek na spacer, który pracował w bibliotece. To było niedaleko stąd, w brzegu, w więzieniu. I kiedy wyszedłem na spacer, ten człowiek wyszedł też. I chodziliśmy po spacerze. Ja nawet nie wiedziałem, jaki plan ma ten człowiek, a on nie wiedział, jak ja. I w pewnym momencie ten człowiek do mnie podchodzi i powiedział do mnie trzy słowa, które zmieniły moje życie. Podszedł do mnie i mówi, Jezus cię kocha. Ja z tym człowiekiem pojechałem, wyzwałem go, ale on zrobił kilka kółek, podchodzi do mnie i mówi, Jezus cię kocha. Zacząłem tego człowieka bić, zacząłem go maltretować, tak bardzo go biłem, aż przestał się ruszać. Przyleciała atanda, zabrali mnie, tego człowieka do szpitala. Kiedy odzyskał ten człowiek świadomość, przychodzili do niego i mówili, żeby podpisał oświadczenie, żeby mi zrobić kolejną sprawę, ale on powiedział, że nie, że on będzie o mnie się modlił. I on się modlił, walczył, aby Chrystus zmienił moje życie. Ja w więziennej celi, siedziałem na celi na dźwiękostrzelnej, leżąc tam i siedząc na tej celi, cały czas słyszałem w swoim sercu, Jezus cię kocha, Jezus cię kocha. Ja mówię, co on mi wgrał do bani, jaki Jezus, o czym on mówi. Nie mogłem się pozbyć tych słów. I miałem, długo nie trzeba było czekać, miałem kolejną próbę samobójczą. Poderżnąłem sobie gardło. I kiedy chciałem odejść z tego świata. Byłem w strasznie ciężkim stanie. Zawieźli mnie do szpitala na wolność. Byłem w stanie śmierci klinicznej. Ale kiedy wróciłem do życia, przywieźli mnie z powrotem do więzienia. Leżąc na łóżku więziennym, waliłem pięściami w ścianę i krzyczałem, dlaczego ja nie mogę umrzeć? Co ze mną się dzieje? W tym momencie Duch Święty przypomniał mi słowa, które ten człowiek do mnie powiedział. Jezus cię kocha. I zawołałem, Panie Jezu, jeżeli to jest prawda, co ten człowiek powiedział, pomóż mi, zmień moje życie, albo mnie uwolnij z tego miejsca. I stanął przede mną Chrystus, powiedział, Synu, stań i wyznaj swoje grzechy. Kiedy padłem na kolana, zacząłem pokutować, wyznawać moje grzechy i winy, wyrwał mi serce, które miałem z kamienia i wstawił nowe mięsiste. I wlał tyle miłości, że ta miłość jak ogień mnie przeszyła z góry na dół. Zacząłem się radować, weselić, śpiewać, wielbić Boga. Funkcjonariusz, który patrzy w kamerę, widzi, że coś dziwnego się dzieje, podszedł pod drzwi, wali, krzyczy, stępniak, co się dzieje. Ja nie odpowiadałem, więc wezwał atandę, przyszła atanda i dowódca zmiany się pyta, Piotr, co się dzieje? A ja wstałem i mówię, Jezus żyje, mieszka w moim sercu. I zacząłem im mówić o tym, co się stało w moim życiu. Ci ludzie patrzyli się na mnie,
jak na jakiegoś manekina, nie wiedzieli co, jakbym z kosmosu przyleciał. Patrzą się na mnie, a ja pierwszy raz w swoim życiu poczułem miłość. Patrzę się na tych ludzi, to byli wrogowie numer jeden w moim życiu, a ja czuję do tych ludzi miłość, czuję radość, pokój. I wiedziałem, że Jezus zmienił moje serce. Na drugi dzień mnie skierowano do psychiatry. Kiedy poszedłem do psychiatry, pani doktor pyta się mnie, panie Piotrze, co się stało? Więc opowiadam, co się stało. Kiwa głową, ja mówię, pani mi nie wierzy. Ona mówi, wierzę panu. A ja mówię, nie wierzy pani mi. Panie Piotrze, pojedzie pan do szpitala, odpocznie, wypocznie pan od tego wszystkiego, potrzeba panu jest odpoczynku. No i pojechałem na obserwację psychiatryczną do Wrocławia. Kiedy wróciłem z Wrocławia, wróciłem z wypisem, że jestem zdrowy i nie mam objawów schizofrenii. Moi kochani, to stało się w moim życiu. Dzisiaj jestem sam terapeutą, jestem konsultantem do spraw profilaktyki. Słuchajcie, jeżdżę po całym kraju. Naprawdę, docieram do wszystkich miejsc. Szkół, więzień, szpitali, domów dziecka, zakładów poprawczych, więzień, szpitali, domów pomocy społecznej. Od podstawówki aż do uniwersytetów. Wszystkim przychodzę i mówię prawdę. Mówię o tym, że jest nadzieja, jest miłość. Tą miłością jest Pan Jezus. On przyszedł do mnie i zmienił moje życie. Jak ktoś zna lepszą drogę, może iść lepszą drogą. Ja nie znam lepszej drogi. Ja poznałem tą, która zmieniła moje serce, moje życie. W zeszłym roku do 160 tysięcy młodych ludzi i starszych dotarłem. W tym roku już jest 180 tysięcy. Jeszcze rok się nie skończył. Moi kochani, to jest... To jest właśnie ta ogromna radość. Kiedy ja idę, słuchajcie, kiedy widzę ludzi, jak są okłamani, oszukani, jak dzisiaj ten świat przestępczy zarabia pieniądze na ludzkiej krzywdzie, jak młodym ludziom się sprzedaje dopalacze, umierają na naszych oczach, narkotyki i inne substancje. To jest tragedia, która dociera do każdego miejsca. Moi drodzy, wiem, że zebraliśmy się tutaj po to, aby posłuchać, co w swoim życiu mamy zrobić. Może dzisiaj się zastanawiasz na tym miejscu, co ja mam zrobić, jak mam podejść do tego wszystkiego, jakie wnioski wyciągnąć z tego wszystkiego, co usłyszałem. Prawdę. Tutaj pani mówiła o miłości. Nie ma nic większego. Tu nie chodzi o miłość cielesną. Ona przemija. Zobaczcie, każdy z nas, tak jak pani się pyta, kiedyś się zakochał, czemu dzisiaj do żony nie idzie z kwiatami? Czemu czekamy tylko na 8 marca? A czemu codziennie nie walczymy? Czemu ta miłość nie jest taka, jak była kiedyś? Ale miłość, która płynie z góry, od Boga, ona nigdy się nie kończy. Ona jak człowieka wypełni, ona jest. Nienawidziłem narkomanów, nienawidziłem alkoholików, nienawidziłem pedofilii. W więzieniu pedofili straszyli mną. Słuchajcie, nienawidziłem wszystkich ludzi. A dzisiaj kocham wszystkich ludzi. Mam miłość do każdego człowieka. Bez względu na to, kim jest, co zrobił, jak wygląda jego życie. Tu w moim sercu jest miłość. Miłość, która zwycięża ten świat i te złe rzeczy, które są na tym świecie. Miłością wszystko możemy zdobyć. Kłamstwem nie zdobędziemy nic. Strachem nie zdobędziemy nic. Bogiem strachu jest szatan, a Bogiem miłości jest Pan Jezus. I tego życzę wam z całego serca, aby dziś w waszych sercach ta miłość wypełniła to wnętrze. Na koniec chcę wam powiedzieć krótką historię z tego roku. Człowieka, którego znałem. Może byście go też znali, jakbym wam powiedział imię, nazwisko, ale nie mogę operować nazwiskiem. Młody człowiek, biznesmen, żona, dwójka dzieci, konkretna firma, znany w naszym kraju, bardzo wspaniały człowiek, słuchajcie. Co niedzielę chodził z żoną do kościoła, szczęśliwie, radośnie. Ludzie zazdrościli im. Któregoś razu w niedzielę mają iść do kościoła, żona szuka męża, gdzie on jest, dzieci ubrane, czekają na niego, a jego nie ma. Idzie do garażu,
a mąż wisi. I zostawił list. I w tym liście napisał słowa, które przeszywają. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Wybaczcie, ale już dłużej nie mogłem znieść tego wszystkiego, co działo się w moim życiu. Całe życie zakładałem maskę i miałem taką pustkę, że nikt nie był w stanie wypełnić tej pustki. Ta pustka mnie pożerała i już dłużej nie mogłem tak żyć. Dlatego wybaczcie mi, że zostawiłem was i się powiesił. Pustka w twoim sercu. Możemy osiągnąć wszystko. Słyszeliśmy tutaj, jak Pan osiągnął wszystko. Wielu ludzi osiąga wszystko. Tutaj Pani też osiągnęła wszystko. Zobaczcie, musiała jechać do Tajlandii, żeby szukać prawdy. Rozumiecie? Ta prawda tu jest, w sercu, kiedy Pan Jezus przychodzi i wypełnia tą pustkę. Niech dobry Bóg was błogosławi. Jesteście kochani. Kocham was bardzo i dziękuję za każdego z was. Może ktoś mnie nie lubi, może mnie nienawidzieć, ale ja ciebie kocham. Naprawdę. Amen.